no jak wszyscy żołnierze jesteśmy z natury przygotowani na służbę poza granicami kraju, a tutaj misja w Kuwejcie jest dla nas, przynajmniej dla Sił Powietrznych i Lotnictwa Polskiego, jest kluczowym zadaniem, więc myślę, że wszyscy są na to przygotowani. Oczywiście rodziny tęsknią, żołnierze tęsknią, ale to nie znaczy, że wojsko nie jest na to przygotowane. Jeżeli chodzi o samą operację, nasze samoloty prowadzą tutaj loty rozpoznawcze na rzecz koalicji walczącej z Państwem Islamskim. Co do terminu, planujemy jeszcze czwartą rotację przeprowadzić, która przybywa tutaj w styczniu i będzie trwała do końca czerwca. Tak jak powiedziałem, prowadzimy loty rozpoznawcze na rzecz koalicji, zabezpieczamy dane rozpoznawcze wszystkie państwa uczestniczące w operacji, nie tylko na naszą korzyść. To jest główne zadanie tych sił. Nie chcę się wypowiadać o walorach technicznych, ale na pewno nasze zarówno działania załóg, jak i materiały, które procesujemy, są doceniane przez sojuszników. Misje są realizowane przez kilka dni w tygodniu, niecodziennie, w zależności od potrzeb koalicji. W zasadzie są to misje w składzie dwóch samolotów i trwają około 5-6 godzin. Więc misja rozpoznawcza polega na zbieraniu danych na rzecz koalicji. Nie chcę tutaj mówić o rzeczach, które niekoniecznie są jawne. Natomiast samoloty posiadają odpowiednie wyposażenie, aby takie dane zbierać. My te dane przetwarzamy tutaj na teatrze i wysyłamy do sojuszników. Samoloty są wymieniane tutaj na teatrze zgodnie z potrzebami technicznymi. Także samoloty nie są tutaj permanentnie przez 6 miesięcy, tak jak załogi. W zależności od tego, jakie są potrzeby, kiedy samolot musi zostać podany obsługom, tak samoloty są rotowane do kraju, a następne przylatują tutaj na zmianę.